Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj z zarąbistą Meganą z 2012 roku w wersji Bose. Naprawdę taką już Bose jak Bose, ale naprawdę doładowaną na fullu. Wszystkim tutaj sprzętem dodatkowym, wyposażeniem i tak dalej. Silnik 1.5 DCI, ale ten fajniejszy 110-konny, 6-obiegowy. Auto z przebiegiem 248 tysięcy km. Przebieg potwierdzony. Są takie duże z przeglądów, papiery różne. Także przebieg jak najbardziej też jest tam udokumentowany. Auto, jak widzicie, w wersji Bose z świetnym nagłośnieniem. Do tego kamera cofania. Wszystko w standardzie tutaj. System Vision tutaj się zapala. Alarm to, zmiany toru, także asystent taki pasa, coś takiego. Teraz go właśnie włączyłem. Strasznie droga rzecz, jak był nowy samochód, co to była. Do tego wszystkiego pół skóry w siedzeniach. Klimatronik dwustrefowy. I też taka wisienka tutaj już naprawdę. Nawet nie trzeba było, a jeszcze są panoramiczne na dachu szyberdachy, co to już jest naprawdę duża rzadkość. Do tego alufelgi, też w takiej wersji Bose, z takiego chromowanego, no z czarnego połysku, plus chrom. Wszystko to naprawdę, trochę się odsunę, sprawia, że ten samochód naprawdę wygląda świetnie. Po prostu taki, można powiedzieć, kozak. Oczywiście też lampy LED-owe z przodu, z tyłu też są takie pociemnione do wersji Bose te lampy. No na każdym kroku, czy z zewnątrz, te chromy, różne dodatki, uśmiechy tam w zderzakach, widać, że jest to taki samochód, no taki kozaczek już jak na Renault. Samochodzik z pasem. Tam do końca nie chcę, to każdy sobie może poczytać na YouTube, pooglądać, jak to działa. O tym nie będziemy mówić. Nawigacja oczywiście działająca w Polsce. Wszystkie tu ulice są u nas pokazane, także dosyć była aktualizowana. Nie jest jakaś przeterminowana. Auto w świetnym stanie technicznym. Naprawdę nie ma się tu do czego doczepić. Widać, że o, to auto ktoś dbał, serwisował. Nie jest takie dojechane do końca. Wszystko naprawdę jest zwarte takie. Nie puka, nie stuka nic. Sprzęgła, wszystkie biegi. Silnik fajnie pracuje. Absolutnie nie widać tam, żeby to auto miało nawet te 248 tysięcy przebiegu. Kierownica też nie zniszczona. Siedzenia też nigdy nie są poprute. Jedna ma tam plamkę z tyłu. Tak nigdzie nie poprute. Wszystko naprawdę w fajnym stanie. Nic nie skrzypi, nie piszczy, nie puka tutaj w środku. To też jest dużo, ma znaczenie, bo naprawdę taki samochód z takim przebiegiem, no różnie może już wyglądać. Oczywiście wszystkie tempomaty, ograniczniki i jeszcze różne czujniki, jakich tutaj pewnie nie odnalazłem. O, czujniki parkowania przód i tył, hak holowniczy z tyłu. Opony ładne, wielosezonowe, takie. Tak, niczego po prostu nie brakuje temu autu. Jest taki, że na pewno się każdemu spodoba. Myślę, że w takich pieniądzach, z takim wyglądem, z takim wyposażeniem samochodu, po prostu trudno jest dostać coś na rynku. Żebyśmy naprawdę mieli się jak. O, jeszcze jedna rzecz, która zapomniałem, ciągle mi się przypomina. Podgrzewane siedzenia oczywiście też są. A jakże inaczej, także też jest. Także już mówię, naprawdę już trudno coś tu znaleźć, żeby właśnie się można dopieprzyć, że jeszcze i kwotowo tutaj, jaki taki samochód kosztuje i tak dalej, żeby czegoś tutaj nie było. Już naprawdę dużo fajnych rzeczy na pokładzie tutaj się znajduje. Od muzyki, po komfort jazdy i bezpieczeństwo.
Silniki 1.5, 110, wyśmienite. Naprawdę już dawno są to sprawdzone, przełamały tę swoją pierwszą fazę tych pierwszych wydań tych silników, że są to silniki, których do 400 tysięcy, to są wiadomości z serwisu, to jeżdżą ludzie też różnymi z tymi silnikami w różnych dostawczych samochodach, takich typu tam jakieś Dacia, Docker, takie rzeczy, i kręcą po 400 tysięcy, to nawet palcem nie ruszają. O, teraz trochę zjechałem i właśnie mruga, jak za blisko się tej krawędzi przybliżyłem. Sobie to wyłączę, żeby to nie przeszkadzało, ale sprawdziliśmy, że działa. Z samochodem się mijaliśmy, tego to wszystko odczuł. Dobra, hamujemy. Oczywiście MP3, USB, Bluetoothy, telefony, też to wszystko tutaj się znajduje. Duży bagażnik pojemny, w ogóle auto jest dosyć długie. Nie wygląda jak taki wypierdek czy coś takiego, ale naprawdę już kawał samochodu po prostu. I naprawdę mega, mega się prezentuje na żywo. Jeśli chodzi o jakieś takie sprawy tutaj, że coś było malowane czy coś, to wiadomo, nie jest to samochód, który ma jakieś 100 tysięcy przebiegu czy 150, że trzeba go kupić było jakiegoś rozbitego i nie wiem jakiego, jakiś umlał całkowity, ulep. Nie, no tutaj nic takiego się nie działo. Porysowany był przedni błotnik i początek zderzaka. Błotnik wymieniony na drugi, też w kolorze czarnym, ale i tak tam miał jakieś ryski, także razem z tym zderzakiem przerysowanym zliźnięte z lewej strony. I więcej tutaj nic w tym samochodzie nie było malowane. Tam jakieś odpryski są oczywiście na masce, no bo wiadomo, swoje kilometry ma i tak dalej. Także to w tej zasadzie, także nie jedziecie do samochodu, który został złożony jakiś z cząstek, tak dalej, rozbierany i w ogóle jakaś masakra. Taki normalny był. Fajna wersja, która broniła taki zakup, no bo są to już naprawdę fajne takie samochody, że wydając te pieniądze, to na pewno się nie musimy wstydzić na drodze, jeżdżąc jeszcze nimi. To jeszcze wygląda wszystko świeżo, nowożytnie, wszystkie te lampy i tak dalej. Nie pachnie jeszcze taką starością po prostu ten samochód. Jeśli chodzi o takie tam właściwości jezdnej, komforcie, to już tych Megan to przejeździłem chyba z 10 filmów jest z Meganami. Także no, jest dużo komfortowszy od Volkswagena Golfa, od razu mogę powiedzieć. Miększy, fajniejszy taki. Bardziej czuć, że się jedzie tak jakby trochę wyższą klasą. I tak nas tam nie stuka ta twardość zawieszenia, że nam głowa podskakuje czy coś. No fajnie płynie samochód. Do niemieckich samochodów o wiele bardziej komfortowe to zawieszenie jest. Też jest cichy w środku. No i tak to by było chyba na tyle o tym aucie. Tam chcecie zobaczyć, to możemy jeszcze przyspieszyć szybciej. Mniej więcej. Ja tam taki nie jestem filozof. Ale jeśli chodzi o jakieś tam upalanki. Ale tak mniej więcej. Jest, ma tą dynamikę, także tutaj nie będziemy narzekać. 110 koni. Podobnie to chodzi jak dawniej były te Volkswageny 1.9, 110, to tak coś ala ten deseń. Na pewno nie jest tak, że samochód jest jakiś mułowaty i tak dalej. No już wszystko na dobrym takim poziomie chodzi. Myślę tak z tego wyposażenia, czy jeszcze coś pominąłem, ale na pewno coś pominąłem, bo naprawdę wersja jest mega, mega doinwestowana. Także tam w dzisiejszych czasach to by był majątek taki. Takie Megano w takiej wersji. Podejrzewam, że około dwóch pak 160 tysięcy by kosztowało. Oczywiście o tym nowym modelu mówię. Także tutaj za samo wyposażenie też ktoś dołożył co najmniej 30% samochodu, jak nie 40. Muszę szybko ściszyć, bo YouTube nie puszcza tych muzyk, ale już sprawdzaliśmy sobie tutaj
No naprawdę wyśmienicie gra to nagłośnienie. Jak ktoś kupuje no, też na samo nagłośnienie, no to na pewno nie będzie narzekał na taką wersję. Różne iluminacje też tu się pojawiają, jak się włączy tempomat czerwone, to tutaj różne kolory się zmieniają, ale tak jak ktoś będzie używał, ja to pokazywałem już na niektórych filmach, ale jak ktoś będzie używał później, to sobie też to wszystko sam odkryje w przyszłości. Oczywiście sam się też zamyka, jak się kartę zabierze i się odchodzi do domu. Start stop też ma hamulec automatyczny. Naciskam sprzęgło, się zapala. Także to będzie na tyle. Tu oczywiście ten szyber, tak? Mamy roletki. Wszystkie są oczywiście na rolety, ale to nie jak w Peugeotie, trzeba samemu każdą zapiąć. Schowek, jeszcze nawet od oleju jest jakiegoś. Też tutaj. Tam na silniku chyba też są jakieś nalepki. Oczywiście wszystkie te siedzenia fajnie wyglądają. Schowki. Jakiś nie jest może wyczyszczony ten samochód. Ale i tak jest w ładnym stanie takim. Nie czuć tutaj się jak po świni jakieś by się jeździło albo po kimś takim. Naprawdę. Fajnie to wygląda też jak się do tyłu spojrzy. A ta tapicerka, te skórki. Przyjemne są bardzo. No to by było na tyle. Zrobię to jeszcze tylko kilka ujęć z zewnątrz w tym teście. Sterowanie radia jest, bo tutaj sterujemy tym tempomatami. Każde Renault ma takie. Także to wszystko na ten temat. Kończymy na dzisiaj i do zobaczenia w innych filmach. Zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. Thank you.